Cześć, witajcie. Nazywam się Konrad Porowski i reprezentuję tutaj dwie firmy, czyli Colt Konrad Porowski z Wrocławia i obrót bronią i amunicją Colt Bogumiła Porowska. Oni mają trzy sklepy: Krotoszyn, Kalisz i Rawicz. Znajdujemy się na targach Shooting Expo 2019 w Sosnowcu. No i chciałbym zaprezentować Wam, co tutaj mamy ciekawego. Mamy sporo nowości, ciekawych rzeczy, które przypłynęły do nas, można powiedzieć, prosto z IWY. Także mają swoją premierę w Polsce, tutaj właśnie na targach. Między innymi, co Wam mogę pokazać nowego? No, bardzo fajną i ciekawą rzeczą jest nowy celownik od firmy Night Pearl, czeski producent. Celownik jest świetny pod względem designu, bo jest malutki. To jest praktycznie jedyne takie urządzenie, które mieści się w 400 gramach, więc praktycznie nie waży nic. Świetne parametry, naprawdę urządzenie, które myślę, że sprawdzi się w naszych warunkach. Mam nadzieję, że już niedługo w całej Polsce będzie to legalne. Jako kolejną nowość mogę Wam pokazać najmniejsze urządzenie o takich parametrach na rynku. To jest urządzenie, jak sami widzicie, kieszonkowe i to naprawdę kieszonkowe. Parametry spokojnie możemy rywalizować z urządzeniami tego typu, tak? Czyli tutaj niczym nie odbiega. Czterokrotny zoom optyczny. Takiego urządzenia nie ma na rynku w tej chwili żaden producent, także super ciekawostka, nowość. Oczywiście rozszerza się trochę gama, zmieniają się trochę modele. W tym roku wyszła druga generacja modeli Scopes 35 Pro i 13. W drugiej generacji będzie dużo lepsza wytrzymałość baterii, bo w wcześniejszych modelach wytrzymywała ona 4-6 godzin, w tych będzie wytrzymywała 15 godzin. Zmieniły się też parametry matryc, będzie lepszy obraz, także urządzenia naprawdę, które warto na nie zwrócić uwagę, to jest coś ciekawego na rynku. No i nasze flagowe urządzenie, najbardziej uniwersalne z całej gamy, czyli urządzenie, które możemy równie dobrze założyć na lunetę, tak jak jest tutaj, i używać je do strzelania. Nic nie przestrzeliwujemy, nic nie ustawiamy, urządzenie typu clip-on, czyli jeden suwak otwieramy, ściągamy z lunety, mamy urządzenie, które możemy z doskonałym efektem używać do obserwacji, do wykrywania zwierzyny w terenie. Ta sama czynność, czyli otwieramy klips, zakładamy na lunetę, jeżeli warunki tego wymagają i wszystko, możemy teraz strzelać i widzieć w lunecie obraz w termowizji. Także urządzenie jest naprawdę bardzo ciekawe. Myślę, że to tyle. Mamy jeszcze sporo różnych rzeczy na naszym stoisku. Pewnie będziecie mieli to okazję zobaczyć. Zapraszamy.